Cześć, witajcie. Dzisiaj takie cudo do mnie trafiło. A to trafiło do mnie już 2 dni temu, tylko teraz się do tego zabieram, bo nie było kiedy. Co to w ogóle jest? Kosiarka terenowa. Ma zderzak. Urwanie. Jak w jeepie. Masakra. Co teraz robił? Nieważne. Jakaś Rival Pro. Nie wiadomo, co to w ogóle jest. TX silnik OHV 196 cm sześciennych pojemności. No tak, tu taki model tej kosiareczki to jest RPM 5390. I tu mamy tabliczkę znamionową. Co tu pisze? Czeska Republika. Ceska. Cześćka. Republika Cześćka. Pozdrawiamy Cześćków. Ale jaja. No dobra, ale co ciekawe, chciałem wam pokazać to rocznik tej kosiarki. 2020. I już mamy problem. Z rozruchem. Kosiarka nie odpala. A taka fikuśna z rozrusznikiem jest na pstrykacz. Proszę bardzo, o tutaj. Tu naciskamy. Dobra, nieważne. Pstryczek, nie pstryczek, kluczyk, guziczek. Wymyślanie. Tu jest jego akumulator. O, nawet naładowany. No dobra. Tak wygląda silnik po roku użytkowania. Tu już coś zapaca, już jest brudny. Co dalej? Co dalej? Udało mi się na samostarcie kosiarkę na chwilę uruchomić, czyli jak tam cisnąłem ten starter, pobruczała, odpaliła na chwilę, pochodziła bardzo nierówno, po czym zgasła, strzeliła z wydechu i tyle. Pytałem się klienta, czy nie uderzył w coś nią, bo może jest gdzieś lekko zapłon przestawiony. No to przyznał się, że tylko raz coś tam niby wjechał, ale ona potem chodziła, tyle, że trochę kopciła na tym, jak była zimna, czy na starcie. Na pierwszym rozruchu, na zimnym silniku potrafiła zakopcić, ale wydaje mi się, że jest to urok. Urok tych automatycznych ssań, tak jak tu widzicie. Automatyczne ssanie, ale no, trzeba to sobie jakoś zdiagnozować. Prawdopodobnie nie dostaje paliwa, tak jest moja diagnoza, tak mi się wydaje po prostu, że silnik gdzieś coś jest przytchany gaźnik prawdopodobnie, ale żeby mieć już pewność wszystkiego po kolei, to demontujemy sobie tą pokrywę, osłonę górną, dostaniemy się do tych śrubek, ściągniemy ten szarpak, zobaczymy co z kołem magnesowym, co z klinem się tam dzieje, być może tam znajdziemy jakąś podpowiedź, a jak nie, to będziemy szukać dalej. Gaźnik na pewno też do czyszczenia, do mycia, paliwo sobie spuszczę i będziemy obserwować, co się tam dzieje. No. Faktycznie, kosiarkę jak odpaliłem, to dosyć dużo dymku puściła, także aż dziwne. No jeszcze oczywiście zawory, sobie sprawdzimy luzy zaworowe, to też w trakcie, jak dostanę się do koła magnesowego, to sobie ustawię tam to koło odpowiednie, tak żeby to było w górnym martwym punkcie i żebym mógł tu sobie luzy posprawdzać. I zobaczymy, co to się tam wyprawia. Tutaj, jeśli chcecie wiedzieć, jak zdemontować tą osłonę, to patrzcie, tu są takie ząbki. Oczywiście już to zdemontowałem. Podważamy to śrubokrętem delikatnie. O. Proszę bardzo. Tutaj jest schowek na różne ciekawe rzeczy. Tak. No. Mamy śrubeczki, odkręcamy te trzy śrubki, demontujemy szarpak. Jakieś dane, odszukam tego silniczka, to tam gdzieś rzucę. Roczna kosiarka. W tamtym roku zakupiona, 2020 rok. Prawdopodobnie używana tylko tamten sezon. No i teraz w tym sezonie, to jest drugi sezon kosiarka. Patrzcie na kółka. Widać? Jakie pięknie rozkraczone.
taki negatyw, tylko nie w tym kierunku. Kurde, sportowa kosiarka. Sportowo-terenowa, bo ze zderzakiem. No. Kurde, chyba troszeczkę z tego dzisiaj pośmieję. Bo to mnie przeraża. Kurde, ja już się przyzwyczaiłem do kosiary, która ma po 15 lat, po 20 i ktoś tam ich wysiada i ktoś jeszcze próbuje to reperować, kleić, łatać. Cudawianki robić, żeby to jakoś chodziło. I człowiek się musi kombinować jak głupi, żeby coś z tym zrobić. Ale kurde, to roczna kosiarka. Ja pierdzielę. Patrzcie na te kółka. No. I to. I to. Ale nie to, że ma luz. Bo już jest wykrzywiona ta ośka, to mocowanie tego. Taki materiał. Zobaczymy dalej, co tym się pod tym kryje. Trochę to wydmuchałem teraz. Bo tu normalnie nie ma jak ręki wsadzić. Zobaczymy, jak to ssanie automatyczne działa. Być może coś z tym saniem się też tu porobiło. No więc tak. Szarwar zdemontowany, mamy tu koło magnesowe z taką tutaj fajną ceweczką w środku. A jest to cewka ładująca. Cewka zapłonowa znajduje się tutaj. Klin. Klin jest na miejscu. Ale ustawiłem sobie zawory. Ustawiłem sobie tło w górnym martwym punkcie. I jak to sobie sprawdzić, nawet nie odkręcając świecy i nie pchając tam nic do środka, żadnych śrubokrętów, bo też tak można, no ale po co? Jeśli już tutaj jesteśmy, to możemy sobie popatrzeć, w jakim miejscu znajduje się nasz miejsce na klin, czyli ten tutaj wycięty ząbek. Jeśli jest on tutaj w tą stronę, tak do przodu, to będzie nam wskazywał górny martwy punkt. No więc mamy luźne dźwigienki zaworowe, zawory są zamknięte i co dalej? Bierzemy sobie szczelinomierz i mierzymy. Ja już to sobie zmierzyłem i jak to wygląda w tym przypadku? 0,10 mm na wydechowym. Na ciasno, a na ssącym ledwo wchodzi 0,07 mm. Także uważam, że te zawory tutaj tego luzu bardzo nie mają, a zwłaszcza w momencie, kiedy się nam nagrzeje i trzonek zaworowy troszkę się nam rozszerzy i luzu praktycznie nie będzie. Także ja tu sobie ustawię sący na 0,15, wydechowy na 0,20. Także wiecie, jak ustawić luzy zaworowe? Na pewno wiecie. Jak już mamy luz, tak zwany, te dźwigienki nam się tutaj ruszają. Górny martwy punkt ustawiony. Luzujemy sobie tą nakręteczkę, przytrzymując kluczem tą wcześniejszą, czyli pierwszą od dźwigienki. Wykręcamy sobie kawałeczek tą nakrętkę, luzując tą dźwigienkę, trzymając tutaj pomiędzy dźwigienką a trzonkiem tutaj zaworu szczelinomierz, ustawiamy do żądanej wartości i jeśli mamy już tak, jak ma być, dokręcamy sobie kontrującą nakrętkę i mamy luz ustawiony. Jeszcze tak dwa słowa. Jakość przewodów marna, ledwo szaraptonami już go urwałem. No gaźnik już zdemontowałem, to było trochę zabawy, żeby to zdemontować, mnóstwo tych wszystkich cięgien, takich różnych drucików. Nie bardzo mi się to podoba. Gaźnik wam zaraz pokażę, cały okurzony. Tutaj jest uszczelka, tu przychodzi gaźnik, jedna uszczelka, kolejna taka uszczelka i jeszcze jedna uszczelka. I tu jeszcze jedna uszczelka, tu jest uszczelka, tu jest taka jakby podkładka ebonitowa, potem jest taka duża papierowa, ta tekturowa i kolejna taka malutka uszczelka. Widzicie, ile tych uszczelek tutaj jest. Także pilnujcie sobie kolejności tych uszczelek, żeby nie pomylić się, bo to też będzie miało wpływ
No i teraz wystarczy, aby jakaś nieszczelność między którąś tą uszczelką i też mogą być problemy z odpaleniem. No. A tu jeszcze jest jedna, aby ta uszczelka, widzicie, ta jeszcze ma być tutaj, bo to jest pod stronę właśnie tutaj od filtra powietrza. Tak. Podstawy, filtry powietrza. Dobra, gaźniczek. Gaźniczek. Tak wygląda. Tak wygląda gaźniczek. No tak go rozkręcimy i wyczyścimy. Już trudno. Już to montowałem, to trzeba go umyć. Także już się poblewałem benzyną znowu. Ja normalnie mi kiedyś skóra z rąk zejdzie. Od tych smarów i olei. Gaźniczek wymyty, wyczyszczony, wydmuchany. Na co sobie warto zwrócić uwagę, jeśli rozkręcamy sobie takie coś, to na pewno na to, czy nasz pływaczek jest szczelny, czyli dobry, wziąć sobie latarkę. Jeśli mamy pływaczek plastikowy, podświetlić od spodu albo od boku, tak żeby zobaczyć, co jest wewnątrz. Tu jest wszystko ok, zaworek iglicowy pracuje. Tak tylko wspomnę, że jeśli chcemy sprawdzić, czy zaworek nam blokuje przepływ paliwa, dobrze jest sobie założyć tutaj kawałek jakiegoś tam wężyka, dmuchnąć, no i dociskając pływak do góry będziemy czuć, czy to powietrze nam ucieka, czy nie ucieka. Więc to jest taki sposób na szybko, na sprawdzenie, na diagnozowanie gaźnika. Tutaj oczywiście są dysze w środku, które są już zdemontowane. Tutaj mamy, o, tu mamy, widzimy dyszę. Jest ona drożna. To jest jedna dysza. Tu jest druga dysza. Także tutaj taka z takimi dziurkami, zaraz musimy tutaj ostro i złapać. Także tutaj. No. O. Tak to wygląda. Ma tutaj troszeczkę dziurek. Były tam jakieś glony w środku. Coś dziwnego, co zatkało nam tutaj troszeczkę tą dyszę. Zobaczymy, czy to jest wina tego. Nie. Domagania silniczka. No, tak jak widzieliście, silnik odpalił, bardzo się cieszę, zaczął normalnie pracować. Filtr powietrza jeszcze będzie wymieniony, olej będzie wymieniony. Taki konkurs dla was. Co jej dolegało? O, nie powiem wam, co jej dolegało, zgadujcie. Także to by było na dzisiaj tyle, do zobaczenia. Na razie, hej, cześć. No dobra, powiem wam, świece zapłonowe. Kupujcie sobie porządne świece zapłonowe do swoich kosiarek, albo przynajmniej miejcie zawsze w zapasie ze dwie dobre i podmieńcie sobie od razu, żeby się nie tutaj nie oszukać. Ja już tak z pewnej rutyny i zboczenia zawodowego sprawdzam po kolei wszystko, zamiast zacząć od tych takich bardzo banalnych rzeczy, jak właśnie świeca zapłonowa. Chociaż tutaj tak, czyszczenie gaźnika nie zaszkodziło, ustawienie luzów zaworowych jak najbardziej, mamy pewne, że są ok. No i cóż jeszcze, przeglądałem tak sobie to wszystko, jak to ma niby wyglądać. Jutro olej tylko i filtr powietrza nowy. Nowa świeca, bo na razie jest taki zamiennik, taka moja używana świeca wsadzona, takie nie będę klientowi wsadzał. Także jutro to się wymieni, zrobi się próbę. Kosiarkę się umyję, bo tu zachlapałem trochę olejem z dekla zaworów. No i będzie, myślę, że chodzić. Także tym optymistycznym akcentem zakończę ten materiał. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie, hej, cześć.